Cześć, witajcie na kolejnym odcinku na kanale Agrozakrzewscy. Dzisiaj będzie to dosyć ciekawy odcinek. Dokładnie będzie to odcinek z testów. Tej odwarki od CB, jak możecie zobaczyć, która stoi za mną. Jak sam zobaczyłem, bardzo polubiliście tą serię, gdy po prostu testuję maszyny na moim kanale. Także w dzisiejszym odcinku też będę Wam tutaj testował i co nieco Wam opowiem właśnie o ładowarce JCB. Dokładnie jest to model ładowarki TM420, czyli jak sami możecie zobaczyć, jest to już największa tutaj ładowarka teleskopowo-przegubowa, jeśli tak to mogę nazwać, z ładowarki JCB. Mamy tutaj do czynienia z udźwigiem na poziomie 4 ton i 100 kg, czyli 400 po prostu podnosi i jest w stanie podnieść maksymalnie na 5,40, czyli w sumie dosyć fajny wynik, jeśli chodzi o ładowarkę tutaj kołową i kołowo-przegubową, jeśli tak to można nazwać. No i tutaj macie taki pierwszy rzut oka na tą ładowarkę. Mi osobiście się podoba, wygląda dosyć ciekawie. I będę w sumie ją trochę porównywał do Kramera po prostu, którego miałem na testach. Myślę, że będzie to dosyć fajne odniesienie. Kramer trochę był chyba ciężejszy i więcej podnosił, bo o 5,5 tony. Ale myślę, po prostu jakiś tam zakres też jest. Kiedyś też mieliśmy Weidmana, bodajże 3 lata temu był Weidman przegubowy na testach. Także myślę, że tam trochę się odniosę też do niego. No i myślę, bez zbędnego tutaj przedłużania, po prostu co nieco Wam opowiem jeszcze o ładowarce. Dobrze, czyli jak sami widzicie, tak ładowarka prezentuje się już tutaj z bliska nam. Jest w ogóle podpięta z naszym wycinakiem. Też fajnie, że jakby cała ramka też pasuje do naszych teleskopówek. To też fajne i w zasadzie to wszystko działa na takiej samej zasadzie. Tutaj możecie zobaczyć, że to jest wszystko w ogóle odlewane. Jest to robione odlewem, także fajnie, fajnie to wygląda i naprawdę masywnie. Tutaj same te sworznie jak wyglądają oraz te siłowniki, naprawdę wygląda to dosyć imponująco. Sama ładowarka dosyć ciekawie się prezentuje. No i myślę, tutaj przejdziemy też do silnika, jak i do parametrów. Tutaj w ogóle mamy taką chłodnicę. Tutaj jedną możemy sobie tak właśnie otworzyć i przymknąć, też dosyć fajnie. No i tutaj, jak silnik prezentuje się z boku. I właśnie też bym chciał Wam co nieco o nim powiedzieć. Jest to silnik o pojemności skokowej 4,8 litra. Jest to silnik produkowany przez JCB. I tutaj w tym zestawieniu generuje 150 koni mechanicznych. Myślę, że jest to dosyć ciekawy i fajny wynik, jeśli chodzi o ładowarkę teleskopową. Tutaj możemy zobaczyć też taki łatwy dostęp tak naprawdę z podłoża do sprawdzenia tej olei, czy to silnikowego, przekładniowego, czy hydraulicznego. Także to jest dosyć fajne, że mamy tutaj dostęp do wszystkiego z ziemi tak naprawdę. Czyli zobaczyć, że jest to fajnie umiejscowione. Tak samo od razu mamy tutaj wlew paliwa. Wlew paliwa jest o pojemności 160 litrów. Także myślę, że dosyć fajnie, że już trochę można na nim pojeździć. Zwłaszcza jeśli chodzi o prace polowe. I też co mi osobiście przypadło do gustu, że zobaczcie, że tu mamy tak naprawdę wszystko w jednym miejscu. Możemy sobie tankować i od razu przejrzeć tak naprawdę wszystkie płyny. Nawet w ogóle tutaj tak teraz patrzę, że znalazł się nawet płyn do wycieracza w tym samym miejscu. No ale nie tylko do tego chciałem się odnieść. Chciałem się odnieść też do tego, że mamy tutaj dosyć sporo miejsca, jeśli chodzi o to. Ja jednak zwracam trochę na to uwagi, zważając na to, że tutaj mamy fajny dostęp do wyczyszczenia chłodnicy. No i ogólnie dosyć fajny tutaj prześwit jest. Możemy Wam pokazać jeszcze, jak to wygląda z drugiej strony. Tutaj w ogóle mamy też filtr. Tutaj wiadomo, sobie otwieramy i wyciągamy. To jest też dosyć fajne. I dosyć fajnie jest umiejscowiony. No i tak samo i z tej strony możecie zobaczyć, nawet jeszcze bardziej, mamy większy prześwit na dostępność rzeczy tutaj bardziej do chłodnicy, o to mi chodzi. Wiadomo, jakaś przedłużka na końcówkę i naprawdę dosyć fajnie powinno się tutaj dmuchać chłodnicę. No i ogólnie tutaj też plus, że ta klapa
się też dosyć fajnie podnosi, że naprawdę tego miejsca nie brakuje w tej ładowarce. I to myślę będzie już tyle tutaj z tych rzeczy spod komory silnika. Też chciałem trochę powiedzieć o jej wadach. W zasadzie to nie są w sumie wady, bardziej taki pogląd tej ładowarki względem naszego gospodarstwa, a jest bardziej taki, że po prostu jest dosyć wysoka do starszych budynków, tam do jednego w sumie starszego budynku, po prostu nie wjechała, bo jest za wysoka. Wysokościowo nie pamiętam, więc wam nie powiem do końca ile ma. Aczkolwiek po prostu nie zmieściłaby się nam do jednej ubory. Druga kwestia jest taka, że podnosi na 5,40, a układamy belę 6 rzędów do góry. Także już tutaj też pojawiałby się w niej minus. Aczkolwiek myślę, że jeśli chodzi o takie bardziej rozwiązania stricte w polu, bornik, także myślę, tam by na pewno znalazła taką niszę w naszym gospodarstwie, gdzie mogłoby naprawdę się wykazać, jeśli właśnie chodzi o tą ładowarkę. Tak samo i jeśli chodzi o sam fakt tutaj przemieszania paszowozów, z początku mi się właśnie wydawało, że jest dosyć spora, że ten gabaryt nie do końca będzie odpowiadał tutaj do mieszania paszowozów i tak dalej, ale jak sami możecie zobaczyć, jest tutaj podpięta właśnie, zapięta z wycinakiem i po prostu testuję sobie jak na razie testuję sobie po prostu w wycinaku. Też trochę przyjechała do nas w takim względnym terminie, nie do końca nam odpowiadającym, między siewem kukurydzy, bardziej samymi stricte zasiewami i pierwszym pokosem. Także tutaj właśnie trochę z terminami się nim nie wpasowała, aczkolwiek mamy już tutaj trawę zebraną. Także myślę, i znalazł się właśnie czas na nagranie tej ładowarki. I tutaj właśnie chciałem dopowiedzieć, że ładowarkę też mamy dzięki właśnie uprzejmości firmy Agrotechnik Tefiły. No i właśnie tutaj mamy okazję po prostu sobie ją przetestować i naprawdę po prostu odczuć wrażenia, jak się jeździ tej przegubem od JCB, a wrażenia są naprawdę bardzo pozytywne. I jeszcze tutaj wam chciałem dopowiedzieć właśnie, że ładowarka ma wydajność hydrauliki na poziomie 160 litrów. Także tu akurat od razu praktycznie zauważyłem różnicę tej działaniu naszego wycinaka względem naszych teleskopówek. Było to dosyć zauważalne, jeśli chodzi nawet o sam fakt zamykania się wycinaka. Także tutaj dosyć fajny plus. Jeśli chodzi w ogóle o jazdę tej przegubem, na początku byłem sceptycznie nastawiony trochę do jazdy przegubem. Nie do końca do mnie to przemawiało. To na podstawie testów ładowarki Weidmana, aczkolwiek tutaj, jeśli chodzi o CB, naprawdę jakoś po prostu inaczej się tym jeździ. Naprawdę jest dosyć ciekawą ładowarką, to trzeba przyznać. I tutaj jeszcze chciałbym zaznaczyć, że o komfort jazdy tą ładowarką jest naprawdę niesamowity. To jest względem naszych teleskopówek, tutaj jak ten przedni przegub, to wszystko tak fajnie czyta te nierówności. Dosyć fajnie to działa, naprawdę tu muszę powiedzieć, że tutaj duży plus dla JCB za takie zastosowanie, że naprawdę dosyć fajnie działa tutaj na dziurach czy nierównościach, jak po prostu jedzie. Wiadomo, tu na silosach przy załadunku paszowozu tego nie zauważymy, ale jak mniej więcej tam przejeżdżałem trochę, to już to zauważyłem. Też na pewno chciałem je przetestować przy wybieraniu prostobornika, żeby to było miało takie miarodajne porównanie względem Kramera czy też innych ładowarek, po prostu ponieważ wszystkie testowałem przy wybieraniu obornika. Także i to myślę, chciałem przetestować przy wybieraniu obornika. Nie wiem jak dokładnie będzie z czasem, jeśli chodzi o te testy ładowarki. Także jakbym po prostu nie zdążył, to wrzucę wam, jak po prostu ładuję kukurydzę do paszowozu wycinakiem i jak to się prezentuje i jak sam cały system w tej ładowarce działa. Naprawdę jest dosyć prosty, jeśli jeździliście już wcześniej ładowarką marki JCB. Także przesiadacie się po prostu i czujecie się jak u siebie, jak w starszym modelu, jeśli posiadacie ładowarkę JCB. To trzeba przyznać, że jest dosyć ciekawe. Tutaj jeszcze kontynuując odnośnie ładowarki. Myślę, że po prostu już przejdziemy do środka. Tam wam więcej opowiem właśnie, co się dzieje w niej. A naprawdę dosyć fajnie jest to rozłożone, tak ergonomicznie. Także zapraszam bez zbędnego przedłużania. I tutaj już jak wsiadamy, to też chciałem wam zaznaczyć właśnie sam system wsiadania tutaj.
jak sobie te są właśnie tutaj usytuowane fajnie schodki, że dosyć fajnie się tutaj wsiada. To wiadomo, na fotelu mamy jeszcze folię. Jeśli chodzi tutaj o widoczność w tej odwarce, to jeszcze mamy taką zasłonkę. Tutaj też chyba panoramiczna. W kramerze bodajże była ona tutaj na poziomie coś w tym stylu, a tu były zaślepione, a tutaj mamy naprawdę super widoczność, jeśli chodzi o górę. Tutaj kolejna sprawa to jest, tutaj mamy dostęp do kamery wstecznej. Jeśli chodzi o jakość, w sumie jest dosyć dobra. W nocy akurat nie miałem okazji tutaj sprawdzić, jak sobie radzi, jak działa. Tutaj w ogóle przykręcimy kluczyk. I od razu podświetlają nam się tutaj funkcje, które mamy w odwarce. Czyli amortyzacja łyżki, tutaj możemy też sobie też spuścić ciśnienie, wyciszyć radio, odebrać telefon. Tryb właśnie automatycznej skrzyni, że po prostu sama będzie nam zmieniać biegi. Wiadomo, tu sobie jest już panel ze światłami. Tu możemy sobie w ogóle ustawić prędkość hydrauliki. Także też fajnie, akurat tej sekcji hydraulicznej. To wiadomo, gniazdko awaryjne, panel klimatyzacji. No i tutaj joystick. Jeśli chodzi o joystick, tutaj chciałem właśnie też zwrócić na to uwagę, że jest praktycznie jeden do jednego taki sam jak w naszych teleskopówkach, niczym się tutaj nie różni. I tutaj wsiadając do tej ładowarki po prostu mamy wrażenie, że jeżeli jedziemy swoją ładowarką tej marki JCB, jest to wszystko tak analogicznie ułożone, że po prostu, że wsiadamy, czujemy się jak swojej, ponieważ tutaj mamy taki sam system działania, tutaj tak samo macie, widzicie z tyłu jest, nie wiem czy widzicie właśnie dokładnie, ale tutaj z tyłu jest też łącznik zmiany kierunku jazdy. Tak samo i tutaj teleskop czy hydraulika działa tak samo. Biegi tak samo mamy tutaj. Tutaj zrobię, żebyście lepiej widzieli. Tutaj w górnej części tego joysticka mamy też zmianę biegów. No tutaj wiadomo, odblokowywanie łyżki mamy i zablokowywanie joysticka. Czyli w zasadzie wszystko działa tak samo jak w tamtej odwarce. Tutaj opuszczę wam kierownicę. Puszczę wam jeszcze kierownicę, żeby pokazać wam tutaj panel. Jest dosyć czytelny. Czyli wiadomo, temperatura, paliwo, obroty. No i tutaj bardziej rozwinięty to jest ten taki mały panel, można powiedzieć. Czyli prędkość, obroty. W sumie w zasadzie pokazuje to samo, co u nas ten w teleskopówce tutaj po prawej. Tutaj wiadomo, tam mamy jeszcze przyciążeniówkę tutaj w rogu, jak możecie zobaczyć. No a jeśli właśnie na widoczności, jeszcze chciałem się skupić, że tutaj mamy naprawdę niesamowitą widoczność w tej ładowarce. Tutaj mamy dostęp też, tutaj możemy uchylić sobie okno. Tam jest w stanie się zabezpieczyć z prawej strony. No i w zasadzie myślę, z całej prezentacji tej ładowarki w środku to będzie tyle. Zaraz rzucę kamerę na głowę i po prostu jak będę mieszał paszowóz, to wam nagram, jak ładuję, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak tutaj działa teleskop, jak działa ten cały przegub i jak ogólnie jeździć tą ładowarką, bo naprawdę wrażenia z jazdy tutaj tą ładowarką są mocno niestandardowe, tak bym powiedział, jeśli ktoś praktycznie cały czas jeździ teleskopówkami z czterema kołami skrętnymi. Tutaj wrażenia przegubem mogą być albo mocno negatywne, albo moim zdaniem bardzo pozytywne. W moim tutaj odczuciu są bardzo pozytywne, jeśli chodzi właśnie o JCB. Naprawdę fajnie się tym jeździ. Także myślę, że bez zbędnego przedłużania wrzucę kamerę na głowę i pokażę wam po prostu, jak się tym jeździ. Dobrze, także witajcie już w kabinie tutaj ładowarki. Tutaj odpalamy sobie. Puszczamy z ręcznego. Tutaj właśnie chciałem wam jeszcze powiedzieć o tym podłokietniku z lewej strony, że jest dosyć fajny. To trzeba też przyznać. Tutaj na wiewy sobie ustawię, że nie wiało. I tutaj zobaczcie, jak cały ten przegłów fajnie pracuje. Tutaj będziemy teraz właśnie ładować kukurydzę do paszowozu. I zobaczcie, jaka jest dosyć fajna widoczność, jaka jest tak naprawdę przy pobieraniu. I pryzma jest dosyć tutaj wysoka, bodajże ściana ma tutaj 3,70 wysokości.
albo 3,5, a widzimy tak naprawdę, co się dzieje już na tej, na górze pryzmy tak naprawdę. Jesteśmy w stanie zobaczyć. Tutaj możecie zobaczyć właśnie kamerę wsteczną. Już się lekko trochę mogła przykurzyć, ale widoczność jest naprawdę taka w miarę ok. No i tutaj zobaczcie, jaki wykonałem mały manewr, a się idealnie ustawiłem tutaj względem paszowozu. Jakbym chciał przesunąć się, to zobaczcie, mogę skręcić kierownicą i się przesuwam. I tutaj tak samo i mam też dobry widok na wagę. I tutaj właśnie chciałem się odwołać do tego, takich moich już własnych przemyśleń, już takich doświadczeń też. Zobaczcie, jak ona w ogóle fajnie przyspiesza. No ale już nawiązując właśnie do takich moich przemyśleń, to chciałbym powiedzieć odnośnie tego, że w teleskopach właśnie mamy tutaj z prawej strony trochę zasłonięte, a tutaj mamy jakby na wprost siebie, co nie? I to jest właśnie takie trochę ciężko się ogólnie przyzwyczaić, siadając tamtej do tej, ale naprawdę tutaj, jeśli chodzi po bokach, tak samo z tyłu, zobaczcie, naprawdę jest fajna widoczność, ale mam tutaj kamerę i bardziej tutaj ją się wzoruję, tak samo i prawym lusterkiem. I zobaczcie, jak to skręca. Jest coś niesamowitego. Naprawdę mi się akurat ta przegubówka bardzo spodobała. Tu akurat przy ładowaniu kukurydzy Wam nie pokażę do końca tego, co najbardziej mi się w niej podoba. A najbardziej mi się po prostu podoba, jak ona czyta po prostu nierówności terenu. Patrzcie, jak się zbiera. Już 20 na godzinę. Naprawdę jak na ładowarkę. To naprawdę coś fajnego. I zobaczcie, dodaję 1400 obrotów maksymalnie. A się naprawdę wycinek szybko zamyka. Jednak ja osobiście zauważyłem właśnie, że pompa to jest bardziej wydajna niż nasza. Później dowiedziałem się, że jest tutaj 160, a w naszej jest 140. Także to jest też ta różnica. W ogóle można dobrać taką samą ładowarkę, tylko w wersji S. Ona ma wtedy bodajże 170 koni, ale odnośnie hydrauliki to już nie jestem pewien. Być może ma większą, ale być może ma taką samą. Tu akurat nie pamiętam już. I zobaczcie, lekki ruch kierownicą. Znowu prostujemy i ona idealnie nam się ustawia w tą stronę. Ta manewrowość tą przegubówką tutaj naprawdę jest dosyć fajna. Tak samo widoczność. Teraz w sumie nie zauważycie, ale spójrzcie tutaj do góry. Przy jakiejś większej przyczepie ta widoczność jest naprawdę fajna. Też kolejną jakby sprawą, którą chciałem zaznaczyć, to jest widoczność tej łyżki. Możecie zobaczyć, to akurat wycinek mamy, ale możecie zobaczyć naprawdę, jak jest tutaj fajny, widoczny spód. Nie wiem, jak Wy to widzicie względem kamery, ale ja na przykład dosyć fajnie to widzę. Tutaj hydraulika naprawdę czuć tą wydajność i naprawdę fajnie podnosi. No i zobaczcie, lekki skręt i znowu jesteśmy ustawieni. I właśnie od razu Wam coś pokażę odnośnie przegubówki. Może jeździcie przegubówką i dla Was nie zwracacie na to uwagi, ale patrzcie, jestem praktycznie z tej strony paszowozu, przekręcam kierownicą, już jestem z tamtej. Ta manewrowność jest większa względem teleskopówki, bo teleskopówkę musiał cofnąć do tyłu, skręcić kołami, ustawić się jeszcze raz, a tu skręcam kierownicą i jestem w zasadzie ustawiony, tak? Tutaj już paszowóz załadowałem, także ładowarkę będziemy też już odstawiać. Dobrze, tak jak mogliście już zobaczyć, ładowałem przed chwilą paszowóz. Mogliście poczuć właśnie
te wrażenia, które ja tutaj miałem odnośnie ładowania. Moim zdaniem jest to dosyć fajna ładowarka, na pewno godna polecenia. Czy u nas zostanie, to już tak naprawdę musimy przemyśleć i zastanowić się nad tym. Aczkolwiek sama w sobie ładowarka zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Nigdy wcześniej nie myślałem, że będziemy jakoś rozważać ładowarkę przygubową, bardziej skupialiśmy się na teleskopach. A tutaj w sumie też jest to teleskop, aczkolwiek jest to przegubówka, która naprawdę zrobiła na mnie mega wrażenie. Jest naprawdę dosyć fajną ładowarką i myślę, że w zasadzie będziemy już kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zostawicie coś po sobie w postaci tej łapki w górę, suba czy komentarza. Podzielicie się, jakie Wy może macie ładowarki, bądź co sądzicie o CB czy innych markach. Albo też po prostu co sądzicie o tym materiale. Czy Wam się spodobał. Także czekam na Wasz odzew tutaj w komentarzach. No i dziękuję w sumie za oglądanie, że dotrwaliście tutaj do końca. Także do następnego filmu. Hejka!